każdy ma prawo do obrony. Czy jednak adwokat ma prawo do każdej metody obrony? Czy adwokaci w Polsce nie zapominają, że są sługami wymiaru sprawiedliwości? Taka stara koncepcja porównuje adwokata do wynajętego pistoletu. Czy nie czuł się pan trochę winny, odpowiedzialny za tą drugą śmierć? No nie bardzo, bo adwokat ma reprezentować klienta. Ta relacja z klientem jest na tyle bliska, że to najczęściej zaburza postrzeganie rzeczywistości. Czarne owce wśród tej korporacji, a także winnych, bardzo się rozpleniły. Punktem wyjścia do naszego programu była afera FOS, a konkretnie proces jednej z głównych oskarżonych w tej wielkiej aferze matce przecierpę, Janiny Hin. Otóż jej obrońcy, mecenasi Jacek Brydak i Marcin Ziembiński, weszli w konflikt z sędzią Andrzejem Kryże i zachowali się tak, że wywołało to krytykę. Adwokat Jacek Brydak i adwokat Marcin Ziembiński zlekceważyli wszystkie wskazane wyżej obowiązki etyczne i to w sposób demonstracyjny. Podjęte przez adwokatów działania wskazują na celowe uniemożliwianie nawiązania z nimi kontaktu przez sąd. Pani Janina Hin w momencie przed ogłoszeniem wyroku stwierdza, że traci do pana zaufanie. Jak ma to traktować? To nie tak. Pani Hin powiedziała, że między nami zaistniała ogromna różnica zdań co do sposobu obrony. I z tego powodu wypowiedziała mi pełnomocnictwo. No tak, i wszyscy wiemy przecież, że to była sztuczka, która miała służyć na celu przedłużeniu sprawy aż do... Bardzo mnie to ciekawi, że wszyscy wiedzą, a ja nie wiem. Ależ panie mecenasie, pan żartuje wszystko bardzo. Ależ oczywiście, że nie żartuję. Uważam, że w najmniejszym stopniu nie wystąpiłem przeciwko swoim zasadom etyki, swojej moralności. I skoro mnie się powierza swój los, to ja mam go bronić wszelkimi prawnymi dostępnie środkami. I uważam, że w najmniejszym stopniu nie uchybiłem tym zasadom. Ja bym chciał coś panu pokazać w takim razie. Momencik. Adwokaci w dziecinny sposób unikali na przykład podjęcia wezwania do sądu i starali się w taki, powiedzielibyśmy, czasami śmieszny, a na pewno nieetyczny sposób jakoś odwlec ten ostatni etap, mianowicie owe głosy stron. Wtedy rozpoczęła się wielka dyskusja. Opinia publiczna, no, dziennikarze byli bardzo krytycznie nastawieni do tego, prawda? Padły mocne słowa krytyki pod adresem tych adwokatów. Zresztą wypowiedziało się wielu ekspertów. No i w tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka, byśmy doszli do wniosku, że oczywiście trzeba bronić wszelkimi godziwymi sposobami oskarżonego, no ale tu adwokaci przekroczyli granicę. Moich racji nikt nie chciał poznać, za wyjątkiem mojej korporacji. I uważam, że jedynie moja korporacja zachowała się godnie w tym całym konflikcie. Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie głównie zaprotestowała przeciwko formie oceny zachowania adwokatów. Jeśli dobrze pamiętam, była tam mowa i kwestie ocenne, jakoby ci adwokaci będącymi obrońcami jednej z oskarżonej w tym procesie pozostawali z nią w zmowie celem odroczenia terminu kolejnej rozprawy, a to za sprawą oświadczenia, jakie złożyła ich klientka, że nie darzy ich zaufaniem. I w moim przekonaniu głównym celem podjęcia takiej uchwały przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie była nie tylko sama krytyka, ale jej sposób. Ponieważ, jeśli dobrze sobie przypominam, była mowa tam o zmowie obrońców z oskarżoną. Korporacja pańska pana broniła. Natomiast no, jest pytanie, czy pan, dążąc do obstrukcji, do tego, żeby
nie odbył się, proces nie zakończył się, żeby uległ przedawnieniu. Nie przekroczył granic adwokackiej etyki i uprawnień adwokata? Panie redaktorze, ja po pierwsze nie dążyłem do przedawnienia procesu. Władze adwokatury naszym zdaniem nie stanęły na wysokości zadania, broniły adwokatów, krytykowały sąd i dziennikarzy, tłumaczyły, że tu chodzi o prawo do obrony, a jednak szkoda, że nie dostrzegły też tego, że adwokaci zachowali się nieetycznie. Ten proces miał tak zwany grzech pierworodny. Sądziła osoba, która nie miała prawa sądzić tej sprawy. Andrzej Kryże nie był sędzią w tym wydziale i nie miał prawa tej sprawy sądzić. No tak, ale został wzięty pod uwagę, został wyznaczony... To jest, panie redaktorze, to nie można tak przechodzić lekko do tej sprawy, ponieważ najbardziej znani prawnicy w tym kraju, jak na przykład prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, mówi, że to jest bezwzględny powód na uchronienie wyroku. Ale nie chodzi o to, żebyśmy to jest sprzeczne ze standardami strasburskimi. Dobrze, tylko żebyśmy, ja chciałbym, żebyśmy nie mówili o sędzim Kryże, tylko żebyśmy mówili o panu teraz. Ta kwestia była początkiem całych wszystkich nieszczęść w tym procesie. Dobrze, ale... Ja tę kwestię poruszyłem. Sędzia natychmiast skończył postępowanie dowodowe. W ten sposób rozsypał całą konstrukcję obrony. Wszystkie wnioski dowodowe zostały oddalone z argumentacją właśnie, że chcemy przewlekać sprawę, a nasza koncepcja obronna polegała przede wszystkim na podważeniu opinii biegłych, która stanowiła trzon tego wyroku. Na skutek opieszałości działania, niekompetencji prokuratury, złego działania sądów, te elementy doprowadziły do zdegenerowania tego procesu. Wydawałoby się, że po 1989 roku znikną naciski polityczne na organy ścigania i będzie można uczciwie i wszechstronnie wyjaśnić także tak zwaną aferę FOS. Tak się jednak nie stało. Pan ma szczęście, panie mecenasie, że pan żyje tu i teraz w tym kraju, bo w każdym innym kraju europejskim na świecie cywilizowanym za takie rekapitulacje pod adresem sądu prawdopodobnie byłby pan pozbawiony prawa wykonywania zawodu co najmniej. Pan podał do sądu Janusza Kochanowskiego, obecnego rzecznika praw, za krytykę publicystyczną. Tak, podał. Pan w momencie, kiedyśmy pana zapraszali, przypomniał sprawę, że pan ma sprawę z Januszem Kochanowskim. To troszkę zabrzmiało jak ostrzeżenie, żeby nie powiedzieć groźba. Ale broń Boże. Nie? To... Nie było to dobrze. Broń Boże. To, no to całe szczęście. Broń Boże. Czy pan nie uważa, że to jest zamykanie ust ewentualnym krytykom? Oczywiście, że nie. Jeżeli by pan Kochanowski zatelefonował do mnie i powiedział mi, żebym przyszedł do niego i przedstawił mu swoje racje, i później nazwałby mnie świętą krową adwokatury, czy tam czarną krową adwokatury, to ja bym do niego nie miał pretensji. Określił pan obrońców Janiny Him jako czarne owce adwokatury, czy palestry. Czarne owce zakładają, że one są czymś wyjątkowym. Natomiast mnie się wydaje, że czarne owce wśród tej korporacji, a także w innych, bardzo się rozpleniły. Także to była taka przenośnia, tylko licencja poetyka, jak to się mówi. Pan dość krytycznie ocenia stan korporacji adwokackiej w Polsce. Jaki koń jest, każdy widzi. Wiele korporacji przedkłada swój korporacyjny, grupowy interes, nawet interes wspólny. Korporacja adwokacka, adwokaci uważają, że ich nadrzędnym imperatywem dla nich jest obrona klienta. Przedawnienie jest jednym z metod obrony klienta, czyli oskarżonego, przedawnienie procesu. Nie, to nie tak. Otóż nadrzędnym celem jest dobro wymiaru sprawiedliwości. Adwokat nie może przekraczać pewnych granic w źle pojętym czy w krótkowzrocznie pojętym interesie swojego klienta, dlatego, że wtedy sprzeniewierza się powołaniu swojego zawodu i etyce zawodowej. Wtedy staje się czymś w rodzaju poplecznika, a nie obrońcy. Bycie adwokatem, który jest wspaniałą funkcją, nie oznacza licencji na poplecznictwo.
oznacza obronę w granicach etyki i w granicach prawa. Jestem o tym głęboko przekonany. Bulwersująca nasze środowisko adwokackie była wypowiedź pana Rzecznika Praw Obywatelskich, zawarta w jego artykule opublikowanym w Rzeczpospolitej. Jeżeli on się wypowiada i mówi o roli adwokatury jako o poplecznikach przestępców, mówi, że adwokatura przyjęła rolę popleczników przestępców uczestniczących w podziale zysków i łupów z przestępstwa, to tego typu sformułowania są sformułowaniami uderzającymi w całe środowisko adwokackiego, w tysiące adwokatów, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę, pomagają setkom tysięcy klientów w ich trudnych życiowych sprawach. Został pan oskarżony i pan jakby się z tym godził? Ja tutaj się nie oburzam. Panowie moi oskarżyciele prywatni popełniają błąd, dlatego że stawiają w publicznym świetle swoje przekroczenia i wszyscy będą się mogli o nich przekonać. Z mojego punktu widzenia nie jest to żadna niedogodność, bo będę mówił o tym, co mnie najbardziej interesuje, o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości. Jeśli zostanę skazany, to teraz zastosuję chwyt adwokacki. W tej sprawie dojdzie nie tylko do mojego skazania, jeśli dojdzie, ale także do właściwej oceny zachowania tych dwóch panów, którzy w moim głębokim przekonaniu przynoszą ujmę swojemu powołaniu i naruszyli rażąco etykę adwokacką. Dobrze się stało, że Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski wszczął dyskusję na kanwie procesu FOS. Tu było o czym dyskutować i prawdopodobnie ta jego krytyka mogłaby się spotkać, zresztą spotkała się z rzeczową odpowiedzią przedstawicieli środowiska adwokackiego i myślę, że tutaj w ramach tej dyskusji można było rozstrzygnąć pewne sprawy. Wymiar sprawiedliwości w Polsce jest dysfunkcjonalny i chory, ale adwokaci przeszli z pewnych praktyk, które były normalne za czasów PRL-u, umawiania się z oskarżonymi, dalej na przykład dostarczania grypsów czy odbierania grypsów, które myśmy tolerowali w ustroju totalitarnym i w ustroju przestępczym, dlatego że adwokaci występowali po właściwej stronie. Żyjemy w innym kraju, w kraju wolnym. I tutaj standardy obowiązują inne i od adwokatów zależy w znacznej mierze, czy wymiar sprawiedliwości ulegnie tak niezbędnej sanacji. Jest oczywistym, że adwokaci wielokrotnie wiedzą, że ich klient jest winny i czy parafrazując klasyka, nie jest tak, że w zawód adwokata jest wpisane chodzenie po tej granicy etyki? Nie, nie zgodzę się. Po pierwsze, adwokat broni zasady nie tych, którzy nie są oskarżani, tylko tych, którzy są oskarżani o przestępstwo. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że je popełnili, czyli bronią raczej przestępców niż osoby niewinne, a w każdym razie jedne i drugie. Adwokat nie musi bronić tylko opierając się na przekonaniu, że jego klient jest niewinny. Ma bronić również winnego, ale zwracając uwagę na wątpliwości, które zachodzą co do jego winy i okoliczności, które wpływają na pozytywnie dla jego klienta na wymiar kary. On występuje w ten sposób w interesie wymiaru sprawiedliwości i klienta, czy kolejność możemy odwrócić. W sprawozdaniu z działalności pełnomocnika ministra spraw zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Spraw Człowieka za okres od stycznia 2001 do 2005, który tutaj przede mną leży, pełnomocnik napisał, iż jednym z najczęściej wytykanych Polsce powodów przewlekłości postępowania, która prowadzi do konieczności zasądzania odszkodowań, a chcę powiedzieć, że już w 2005 roku te odszkodowania doszły prawie miliarda rocznie, jest postawa członków adwokatury, którzy dążą do przewlekłości postępowania, przy czym Trybunał podkreśla, że sądy tolerują ten stan rzeczy. W jednym z sądów na ponad sto kilkadziesiąt spraw w ciągu jednego miesiąca, w których adwokaci będący zobowiązani do obrony niezbędnej nie stawili się bez usprawiedliwienia wcześniejszego, proszę sobie wyobrazić, że tylko siedmiu z tej liczby
w ogóle zainteresowało się tą kwestią, żeby podjąć jakiekolwiek działania, żeby tą nieobecność usprawiedliwić. Czy występując w imię świętego prawa do obrony, nie doprowadzamy do sytuacji, gdzie racje pokrzywdzonych schodzą na plan dalszy, a sądy zaczynają być terroryzowane przez adwokatów?